Szczęść Boże, coś wam powiem. Patrzymy dziś na Maryję z perspektywy krzyża. Oczami Chrystusa ukrzyżowanego spoglądamy na tych bliskich, stojących przy Nim. Jego spojrzenie nie jest takie jak nasze, rzeczywiste, gdzie my widzimy to, co jest. On spogląda z perspektywy wieczności, gdy widzi Maryję, która okrywa Kościół swoim płaszczem. My chcemy pod tym płaszczem skrywać się jak dzieci, bo rolą Maryi jest też podprowadzanie nas do krzyża Chrystusa z taką wielką łagodnością. Ona w ten sposób uczy nas cierpliwego znoszenia cierpień, przyjmowania niezrozumienia ze strony świata. Wspominając dziś Maryję jako Matkę Kościoła, uczymy się kochać ten Kościół. Chrystus umiłował największą miłością Kościół, bo do Niego należą Jego przyjaciele. On, oddając swoje ciało za ludzi i zwracając swego ducha Ojcu, oddaje przyjaciół pod opiekę Matki. To nie oznacza, że Maryja jest czymś więcej niż Kościół, ale ona jest matką członków Chrystusa. Sobór Watykański II naucza, że Maryja swoją miłością współdziała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy należą do Chrystusa. Jezus na krzyżu wołał: pragnę. Jego pragnieniem nie jest to, by się napić, ale pragnienie naszego życia. On chce, żebyśmy mu je oddawali i byśmy żyli. Tylko czy jego pragnienie pokrywa się z naszym pragnieniem? A ten przebity bok, z którego wypłynęła krew i woda, to co mi mówi? Kościół to sakramenty. Woda to chrzest, krew to Eucharystia. Tu jest tyle figur, tyle obrazów, że nad każdym muszę usiąść i pomyśleć, gdzie ja aktualnie w tym wszystkim jestem. Na krzyżu Jezus pokazał nam miłość idealną, miłość, do której mamy zdążać, o którą mamy walczyć. Tym darem miłości jest też właśnie osoba Maryi. Ona ma ogromne zrozumienie, kim jest jej Syn i wszystko podporządkowuje Jego osobie i Jego planom. To nigdy nie jest łatwe zadanie być od kogoś zależnym. Swoją zgodą na wolę Ojca przechodzi ponad problemami wynikającymi z naszej ludzkiej natury. Stara się widzieć rzeczywistość boską. Jest wielkim wzorem pokory i zjednoczenia się z wolą Boga. Takiej postawy trudno szukać u innych świętych. Więc jeśli się czegoś uczyć, to tylko od najlepszych. I macierzyństwo staje się jednocześnie królowaniem. Nie ma w tym rządów autorytarnych, nie wdziera się do naszych serc siłą, bo dzięki łasce Boga wie doskonale, czego nam potrzeba. Kiedy Jezus mówi dziś do Jana: oto matka twoja, przedstawia ją również nam, byśmy dobrowolnie mogli przyjąć ją do siebie. Bo tylko dwie możliwości mamy: przyjąć albo odrzucić jej obecność. Kiedy przyjmujemy, wchodzimy w nową rzeczywistość dzieci Bożych. A to nam otwiera nowe przestrzenie i daje nowe spojrzenie na wszystko. Maryja jest nam dana, by pomagać nam powstawać, przemieniać nasze myślenie, nasze spojrzenie. Pomaga nam również przeżywać nasze cierpienie. Bo co jak co, ale ona o cierpieniu wie więcej, bo przecież była na Golgocie. Maryja uczy nas zbliżać się do drugiego człowieka w taki sposób, by go nie przytłaczać sobą, ale by mu towarzyszyć. A kiedy tego wszystkiego już się nauczymy, będziemy mogli spokojnie zmierzać do wieczności. Bo znając wszelkie tajemnice dane nam od Boga przez ręce Maryi, sami stajemy się miłością, która oddaje wszystko dla dobra innych. Przecież po to żyjemy. Z Panem Bogiem.